Ania, biedna, bo tam wszyscy ją zostawili i ona tam faktycznie była trochę w proszku. Ja się staram ją pocieszyć, nie wiem, chyba nie jestem najlepszy w pocieszaniu. Pamiętaj, nikt tu nie zginął, nie zginie. Nie chciałam płakać, no. Czasami się zdarza. Jestem emocjonalna, jestem wrażliwa, może nie powinnam tego do końca pokazywać, bo to jest, myślę, że słabość. Tam było 300 metrów. To robi ogromne wrażenie, to jest ogromny strach. No ja byłam przerażona. A przecież się stanie. To było zaskakujące bardzo dla mnie, że ona się popłakała. Nieadekwatna do sytuacji w ogóle. To było totalnie na pokaz. Poobserwujemy tę sytuację. W momencie, kiedy zostałam poproszona o wyjście, no to już był dramat. I'm not gonna die, I'm not gonna die. I'm gonna die. Perfect. No, widok jest ładny. To muszę przyznać. Słuchaj, pomyślałem sobie, że jeżeli Ania teraz złapie minę, no to jest spora szansa, że sabotuje jednak. Mój sojusznik Wiktor wpadł na pomysł, że skoro Ania odpadła w pierwszym teście, to może być ewentualnie genialnym kandydatem na agenta. Bo to byłaby idealna przykrywka, w której ona właściwie odpada z programu na samym początku, ale dostaje szansę, żeby jednak wrócić. Bo wszyscy pomyślą sobie, no dobrze, dostała czerwoną kartkę, ale tak naprawdę zostaje w programie, więc mogłaby być to jakaś wielka mistyfikacja. Trzeba się jej przyjrzeć. Przyglądaj się uważnie, no zobaczymy. Natomiast ja nie byłem zwolennikiem tej teorii, bo to jest sens. Chodź, idziemy poobserwować tą naszą podejrzaną, chodź. Chodzimy. Idzie. A przed chwilą płakała, to i zobacz. A jest, weź tu wiesz, kobiecie. Kobiety, no kobiety jak zawsze potrafią tak to, tak pomieszać wszystkim, że właściwie na sam koniec dnia nie wiadomo, która mogłaby być agentem. No, nie wierzę, ale zrobiłam to. I teraz będą emocje prawdziwe. Kupiła sobie nasze zaufanie, wykonując zadanie na wysokości, płacząc przy tym rzewnie. Będę na pewno pamiętać te 500 zł. Ania ma w sobie jakąś tajemnicę, że nie do końca gra w otwarte karty. A czy ja płakałam naprawdę? Czy udawałam? To zostawiam dla siebie.